No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Tym razem bez owiania w bawełnę. Honda CBR 1000 RR Fireblade SP SC77, ale w wersji SP. Powiem Wam, że miała być normalna, jest w wersji SP. Trudno. W tym odcinku standardowo nagram dla Was pierwsze wrażenia z jazdy. Jak widzicie, motocykl ten na chwilę obecną jest całkiem mocno sfatygowany. Ktoś nim bardzo mocno, bardzo torowo jechał. Ale to jest motocykl właśnie stworzony do tego, żeby na nim jeździć bardzo mocno i bardzo torowo. Ja niestety tego motocykla na tor nie zabiorę, ale zabieram go za 2 dni na ćwiartkę i będę nim startować. Także co? No standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. No, także nie ma emocji, jest spokój, kombinery mi się trzęsą, nie? No dobra, może bez przesady, że aż tak bardzo, ale powiem Wam, że jestem zajarany po prostu tym, że ten motocykl sobie do mnie trafił. Jakby nie było, słuchajcie, dzisiaj zamieniłem CMX-a, tego typu motocykl, jak tam sobie pojechał, na fajera, czyli na sporta, na wściekliznę. Ten motocykl, ten Fireblade, to jest po prostu najbardziej zwariowana wersja Fireblade'a ever. Mniejsza masa, większa moc, on ma prawie pod 200 kunia. I co? I dzisiaj wpada w moje łapki. I dzisiaj sobie nim pojeździmy. I ciekawy jestem, jak się będę czuł po przesiadce z chopperka na litra. Pierwsza od razu uwaga to, że Honda zawsze ma grubą stopkę. No kurde, te wszystkie sporty, które dostaję, to wszyscy na masie idą tak, że te stopki są takie cieniutkie, malutkie się to wszystko chwieje. Tu mamy grubą stopę. Co w ogóle na temat wyglądu, pierwszych wrażeń, no to wiadomo, że wydech do wywalenia, nie? No ale tam jeszcze nie ma jakiegoś tam mocnego dramatu, ale na bank można było zrobić tutaj troszeczkę inaczej. Mi się linia jego podoba, ona bardzo mocno, znaczy wszystkie Fireblade wyglądają do siebie bardzo mocno podobnie tutaj. Z modelu na model one troszeczkę bardziej ewoluowały i w końcu teraz wyglądają tak, może jeszcze nie bardzo futurystycznie, ale ciągle przypominają motocykl. Fajnie, że mamy kieruneczki w lusterkach, to mi się zajebiście podoba, bo to jest patent widoczny z daleka. Zastanawiam się tylko, czy to jest jeszcze czas na okulary, czy może już bez. Gdzie jest mój kask z blendą, ja się pytam. Kurde, zaczyna padać. Szlak mnie zaraz jasny trafi. Zawsze jak mam fajny motocykl, to zawsze w deszczu. No nie wierzę po prostu. Nie wierzę. Co zrobić? Okej. Przeszedłem wstępne przeszkolenie. Zobaczmy, jaki my tu mamy. Mode 1. User, kurde, ja bym sobie chyba na jakimś predefiniowanym poleciał. Na początek może na mode 3, bo to widzę, że jest najsłabsza mapa. Ale brzmi fajnie. Fajnie, że mamy najsłabszą mapę, mając na uwadze, że kurde pada. Nie, mam nadzieję tylko, że to jest tylko takie hopsa, hopsa, trochę postraszy mnie i sobie pójdzie w cholerę. Jeżeli ktoś jest nowy w internetach i na moich kanałach, to dla Waszej informacji Fireblade tylko w wersji SC57 umownej A, czyli 2004 rocznik, to jest mój motocykl. Taki mój, który się... O właśnie, to przy okazji Wam powiem, jaki jest update sytuacyjny z Fireblade'em. Ale mam coś takiego, tylko że z 2004 roku, więc będzie to ciekawa przesiadka dla mnie. Ej, kurde. On wygodny jest. Jak wsiadłem na R6, to po prostu się na nie położyłem. Wow. Dobra, podoba mi się. A tu jest wygodnie. No ale Honda zawsze miała wygodne sporty. Jakby nie było. Wybaczę im już nawet w tym motocyklu chyba ten wyświetlacz. Zaraz zresztą się okaże. Dobra, normalnie krótki skok. Ja pierdzielę, jak fajnie zrobiony bak. Pod kolana, idealnie. Ale to będzie popierdzielać. O Jezusie. Rozmawiałem sobie, wrzucę Wam film z taką wstępną instrukcją obsługi tego wszystkiego. I tam rozmawialiśmy sobie na temat trybów, na temat pracy quickshiftera, że to po prostu się nie przejmować, tylko po prostu kopać. Jest downshifter, quickshifter. Mamy tutaj wsparcie hamowania w zakręcie, mamy tryby, znaczy trakcja jest tak zrobiona, że bardzo mocno nam pomaga, aby motocykl nie stał na koło przy przyspieszaniu oraz żeby motocykl nie nurkował i nie podnosił tylnego koła przy hamowaniu, czyli mamy anty-wheelie, anty-stopi, a wszystko wyłącza się kontrolą trakcji. Ja pierdzielę, już mi się podoba ten motocykl. Dobra, tu może trochę za szybko, ja wiem, trochę zajarany i tak dalej, może trochę bez emocji. O chuj, chodzi z tym lusterkiem. O, teraz lepiej. Tutaj to w ogóle nie wiem, o co chodzi z tym lusterkiem. A kompletnie nie czuję jeszcze na nim prędkości. Mam nadzieję, że kamerka będzie dobrze patrzeć, ale jeszcze nie wiem, jak to będzie z pozycją. Dobra, do poskładania się wydaje mi się, że u mnie było zupełnie troszeczkę inaczej. Tutaj dupsko jest wyżej na tym motocyklu, aniżeli na mojej, na 57. No, ale to jeszcze chwilka i się upewnimy. Kurde, fajny jest. Ja pierdzielę, ale się jaram się. Oczywiście ciągle używam sprzęgła, tylko żeby zobaczyć, jaki skok ma dźwignia. Tutaj można też ustawić czułość quickshiftera osobno i czułość downshiftera osobno. Można to zrobić tak, że będzie reagować na, jak za dotknięciem różdżki, a można to zrobić tak, że będzie to zdecydowanie mniej czułe. Ja jeszcze nie wiem, jak chcę. Tu wszystko można ustawić. Tu można ustawić po prostu każdy element jazdy. Osobne ustawienia zawieszenia dla hamowania, przyspieszania, normalnej jazdy oraz dla zakrętów. To zawieszenie po prostu reaguje na bieżąco. Tutaj nie mamy śrubek, którymi się kręci i ustawia sobie dane ustawienie. Tylko tutaj na bazie tego, co dostajemy sygnał z czujników, czy motocykl przyspiesza, hamuje, czy skręca, czy co się z nim dzieje, to zawieszenie się zmienia swoje nastawy. Ad hoc po prostu. Takim sprzętem to jeszcze nie latałem. Ciekaw jestem, jak to się będzie sprawdzać. W ogóle będę musiał sobie któregoś dnia na spokojnie siąść, to wszystko poustawiać. Potrzebie, bo w wyniku prezentacji zrobiliśmy po prostu plus 5 na hamowanie i wiecie, minus 5 z przodu na przyspieszanie. To raczej nie będzie dobra rzecz. Sprzęgiełko trochę nisko bierze jak na mnie. Dobra. Przechodzimy na używanie quicka. Hamulec to jest w ogóle wariat z tego, co zauważyłem, więc delikatnie będę go używać póki co jednego palucha chyba, zamiast dwóch. Jeszcze sobie gdzieś zaraz klameczkę trochę bliżej siebie zrobię. Ale powiem wam, że już mi się przypomina jazda na fajerze. O losie. Jak ja to właśnie lubiłem. O mój Boże, jakie to fajne jest. No nieważne. Jakie mam... O, trakcja na 8. To sobie za bardzo nie powariujemy, ale to jeszcze chyba za wcześnie. Myślę, że kamerka patrzy zdecydowanie za wysoko i że powinna być mniej więcej tak. No łocie piarun. Dobra, zaczyna mi być tęskno do mojego. Dobra, z tego co kojarzę, to pozycja jest jednak bardziej pochylona do przodu w stosunku do mojej fajerki. Ale trafiam w kierunek, więc ho, 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 elegancko. Zdecydowanie bardziej jestem, znaczy dupsko mam wyżej, tak mi się wydaje, po prostu. Przez co jestem trochę bardziej pochylony do przodu. No i mamy tu jakiś mega, super, hiper system ABS ogarniający coś takiego jak wsparcie hamowania w pochyleniu, czyli dobiera siłę hamowania w zależności od tego, jak bardzo głęboko jesteśmy w pochyleniu. Fuh, czyli można opóźniać hamowanie w zakręcie. Coś pięknego. Aczkolwiek chyba nie będę miał okazji polatać nim na torze, więc tego nie przetestuję. Może to w sumie i dobrze, bo ten motocykl jest wart 80-90 tysięcy? To tak trochę w razie co, to nie na mnie. Dobra, chyba sobie ustawię później stopień troszeczkę bardziej czuły ten quick. Downshifter może w zasadzie zostać niżej. To jest właśnie, wiecie, każdy producent tych motocykli robi te motocykle pod swojemu i każdy z nich ma jakieś inne cechy charakterystyczne. Honda zawsze stawia duży nacisk na to, żeby te motocykle były jak najbardziej przyjemne w sterowaniu, żeby nie szarpały, żeby gładko chodziły, żeby miały fajnie oddawały moment, żeby ładnie zakręcały. Ciągle nie jestem w stanie przejść kurwa na downshifter, ale to zaraz zmienimy. Może teraz? Nie, no może teraz to nie. I powiem wam, że po prostu to czuć już na sam początek w tym motocyklu. Zobaczcie, ten bak tu jest, nie wychodzi na bok. R6 miała ten bak rozłożony gdzieś w ten sposób. Jak skręcałem tą kierownicę, to blokowałem sobie ręce. Tutaj nie ma mowy o tym, żebym miał zablokowaną o coś rękę. Zajebista opcja. Już mi się podoba. zdecydowanie chcę mieć szybciej działający quick shifter. A teraz patrzcie, redukcja biegu. 4, 3, 2. Dziwne, ale działa. Wow, co quick shifter robi z ludźmi? Nie no, downshifter działa po prostu, wiadomo, na tak niższych obrotach, ale no bajka. Co tu się dzieje w ogóle? Okej, może niższa mapa. Oczywiście będę musiał sobie jeszcze na jego temat trochę zdecydowanie więcej poczytać, żeby wiedzieć co jest do czego, co kiedy używać, co jak tutaj w ogóle ustawić, bo inaczej to będzie masakra. Aha, dobra, zajebiście, nie skasowałem sobie, jest 630 przebiegu, nie będę miał spalania tego motocykla. Muszę zobaczyć, gdzie to w ogóle wyciągnąć. To będzie chciało iść, to po prostu będzie chciało iść. No ale dobra, to pojedźmy sobie. A ja wam powiem coś więcej na temat obecnej sytuacji fajerka. Otóż z fajerem jest tak, że sety do mnie jadą. Udało mi się, znaczy zastanawiałem się swojego czasu, żeby nie kupić sportowych. I tak sobie patrzę na te ceny, ale te sportowe to były tak 850 w górę, tak? Niektóre były za 800, niektóre były za tam 1500, 1200. Do 2000 trochę bez sensu, tym bardziej, że uzbieraliśmy sobie zdecydowanie mniej na to. A powiem wam, że trafiła mi się... No, wsiadam sobie do komputera, odpalam Allegro i myślę sobie, dobra, poszukam sobie jakichś setów. I wpada mi aukcja od koleżki, który przesiadł się po prostu na sportowe sety i swoje sprzedawał. No po prostu w stanie fingielnówka, delikatnie tylko poobcierane, zarysowane, tak tyci, tylko, że w ogóle nie było po nich widać użytku. Ja myślałem, że to są nówki sztuki wystawione, ale po bliższym zaobcowaniu z nimi zauważyłem, że no jednak były tam ruszone zębem czasu, ale tak delikatnie i po prostu niemalże nowe sety do mnie jadą w bardzo dobrych pieniądzach. Spokojnie starczy mi jeszcze na zakup setów na tył. Także elegancko. Siedzimy, dubiemy i grzebiemy z owiewkami. Mam dwie opcje, z czego jedna jeszcze musi zostać dogadana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może będzie fajniej. No i co? I muszę jeszcze znaleźć gdzieś moje stare klipony. Tylko nie pamiętam, co z nimi zrobiłem. Będę musiał pojechać z wizytą chyba do rodziców i zobaczyć, czy tam u nich może filmiki gdzieś nie leżą. Bo u mnie tych nie ma, a przydałyby się, bo widziałem u Iwa naprawdę fajne kliponki, a z regulacją można sobie regulować nie tylko kąt wychylenia góra-dół, ale jeszcze przód-tył. Tylko że kwestia jest taka, nie wiem, czy to będziecie widzieli, ale na pewno bank zrozumiecie. Jak macie obejmę, która jest tu, to w normalnym kliponie, jak widzicie, on wychodzi do góry i dopiero jest łapa, nie? Czyli macie tą obejmę, jest do góry i jest rączka. Te zamienniki, które ja mam, polegają na tym, że mamy tą obejmę i na tej obejmie od razu jest rączka i to jeszcze tak pionowo, no dobra, może nie pionowo, ale na hama w dół. Dlatego ja, jak teraz siedzę tu, to na moim fajerze siedziałbym tu. I to było niedojazdy. Także muszę zobaczyć, bo wydaje mi się, że znalazłem takie właśnie kastonki, które również wyprowadzają najpierw łapkę w górę i dopiero później stamtąd wyprowadzają ją na bok. Więc wydaje mi się, że mogłyby to być dobre klipony, a jeżeli się okaże, że są dobre, jeżeli uda się szybko ogarnąć temat owiewek, bo tam jeszcze muszę kupić śrubki, kierunki, lampki, inne takie bzdety, tam kabelkologii, trochę takie tam, ale to już tam whatever, to wydaje mi się, że wszystko przyszłoby, no niestety dopiero pod koniec lipca, bo na owiewki trzeba czekać około 3-4 tygodni. W zależności od malowania, jakie będzie tam, czy będzie dostępne, czy nie będzie dostępne. Trochę kicha, ale whatever. Da się zrobić i będziemy tak to robić. Dobra, będę sobie musiał zawinąć. Którędy sobie tutaj na rondo wyjadę i zawinę. Także prace ruszyły. Do tego, no tak jak wam w jednym z odcinków mówiłem, mam już crashpady nowe, mam uchwyty pod tablicę, także elegancko. I później jeszcze jak go złożę, to na bank sobie nim wyjadę i coś tam sobie na nim nagramy, ale to jeszcze nie jest koniec prac, bo trzeba go będzie też jeszcze ładnie odpicować, tylko się jeszcze będę musiał zastanowić, czy to robić teraz, czy to robić dopiero zimą. A wszystko będzie zależało od tego, jak będę stał z motocyklami testowymi. Jeżeli będę miał motocykle testowe i będę mógł sobie pozwolić na oddanie tego motocykla jeszcze na jakiś czas, to oczywiście bym to zrobił w tym roku. I w tym roku zakończylibyśmy operację Było Boom Będzie Tune. Łącznie z ogarnięciem eleganckiego motocykla pojechałem, kurwa, źle. No i tak wygląda sprawa z moim fajerem, którego dzięki Wam, drodzy patroni oraz drodzy widzowie, odbudowujemy powolutku, znaczy odbudowujemy. Przywracamy do ładu, składu i ładnego wyglądu. O, może w ten sposób. Zamiast, kurde, spojrzeć na znaki, to musiałem gadać oczywiście i teraz efektem tego jest to, że się będziemy kisić w tym pieprzonym korku. A widzę, że on też lubi sobie być wyżej w obrotach. Ale zobaczcie, jaka jest złośliwość przedmiotów martwych. Z dołu mam fajny motocykl, więc pada. To jest norma, kurda. To jest po prostu pieprzona norma ostatnich dni. Ja nie wiem. Dobra, quick shifter musi działać na krótszej smyczy. To już takie przyzwyczajenie moje. Trzeba będzie to sobie podbić. A zobaczmy. Nie, no działa, nie? Masakra. Fajnie to chodzi, podoba mi się. Zła wiadomość, moi drodzy, jest taka, że totalnie nie czuć prędkości na tym motocyklu. Kompletnie. Kompletnie. To jest bardzo zła wiadomość. O losie. Bardzo zła wiadomość jest również taka, że jak się delikatnie zapomnieć z manetką gazu, to ni stąd ni zowąd wpadają ci dziwne cyferki na wyświetlaczu. Nie wiem, może to jest jakiś błąd. Odczucia z jazdy na tym motocyklu bardzo mocno odświeżają mi moją pamięć na temat tego, co działo się w moim Fireblade'zie. To, czego nie ma ten motocykl, a co miał mój, to hydrauliczne sprzęgło. Aczkolwiek powiem Wam, że linka z biegiem czasu wydaje mi się jednak rozwiązaniem wystarczającym, bo ona też ciężko nie chodzi, a naprawa tego jest zdecydowanie łatwiejsza w razie W. A poza tym ma całą masę elektroniki, której mój motocykl nie miał. Ale nie wiem jeszcze, wiecie, po takim polataniu sobie teraz po mieście, to nie jestem Wam w stanie powiedzieć, jak bardzo zwiększa się pewność prowadzenia tego motocykla, bo niestety Fireblade'y mają to do siebie, że one dają takie odczucie pełnej kontroli nad motocyklem, bo ten motocykl jedzie tak, jak Ty chcesz, żeby jechał, skręca tam, gdzie chcesz, żeby skręcał, jak mu odwiniesz, tak polecisz, i to buduje bardzo szybko. To możecie sobie zobaczyć recenzję tego motocykla dwuodcinkową, którą mam na kanale od dawna. On buduje w kierowcy takie dziwne wrażenie full control, że po prostu wsiadasz na ten motocykl i jesteś w stanie przejechać nim chwilę i ogarniasz sprzęta, nie? Że tak Ci się wydaje, a później okazuje się, że gdzieś za mocno odwiniesz, gdzieś za mocno zahamujesz i robi się już różnie, tak? Ten motocykl z tymi systemami wydaje mi się, że będzie o tyle straszny, że on będzie budować w kierowcy zdecydowanie szybciej to wrażenie tej pełnej kontroli i tego panowania nad motocyklem, bo no, tak jak Wam mówię, ja nie mam tam nic w tym motocyklu, nie mam żadnej trakcji, nie mam żadnych ABS-ów i tam jak powiedzie Ci koło w zakręcie, bo coś tam, to czujesz, że Ci leci koło w zakręcie, tak? Tutaj trakcja Ci to wybierze. Pyk, pyk. Kurde, ludzie, w ogóle w tym momencie zapomnijcie o moim poradniku, jak zmieniać biegi. Kupujcie sobie ten motocykl, nie będziecie po prostu klikacie dźwignię, nie? Coś pięknego. No i to jest to, co Wam mówię. To jest system sterujący naszym zawieszeniem. No, wszystko na motorkach, a dostajecie sygnał po prostu z komputera, co ma się dziać z tym motocyklem w danym momencie. I to wszystko jest sterowane na bieżąco. Zawieszenie się na bieżąco usztywnia, utwardza, luzuje, po prostu coś pięknego, tak? Aczkolwiek, żeby to sprawdzić, trzeba pojechać na tor. Bak jest jeszcze mniejszy niż w moim, jest jeszcze bardziej szczuplejszy, można bliżej nogi mieć baku. Jest to bardzo wygodne. Półka wygląda podobnie, niestety, znaczy klipony wyglądają podobnie. No, dużo rzeczy wygląda podobnie, te klameczki tak troszeczkę bym dał krótkie, nie wiem czemu wszyscy wchodzą w te długie klamy. No, ale wiadomo, seria, więc seria. Jakby nie było, daje to wszystko radę. No i bardzo fajnie się kieruje tym motocyklem. Skręcanie, jakiekolwiek takie rzeczy, to coś bajka po prostu. Hamulec pomimo małego skoku dźwigni bardzo mocno reaguje. Muszę się pozbyć nawyku nabranego z CMX-a, gdzie trzeba było po prostu mocniej walnąć w klamę. Tutaj to jest nam w ogóle do szczęścia niepotrzebne. No trzeba się na to przestawić, ale wydaje mi się, że jeszcze chwilka i po prostu tak będzie, że ogarnął. Powiem wam, że opcja zrzucana na biegu bez sprzęgła w korku to jest po prostu coś nie do opisania. W ogóle nie przejmujesz się sprzęgłem. Kurwa, fenomenalne to jest. Ja pierdzielę, jak to się rwie, jak to chce pojechać. O matko. Podoba mi się to. W ogóle wydech też fajnie ryczy już ten seryjny. Będę chciał to nagrać klasycznie. Będzie jakieś Fireblade versus City Traffic. Pamiętajcie, że ja odświeżam tą serię i teraz będę częściej wrzucać takie po prostu same filmy z przejazdu motocykli z dźwiękiem silnika. Bo jest gro osób, które chcą tego, czegoś takiego na kanale. No po prostu ten motocykl jest niesamowity. Uwielbiam go. Jeśli sporta, to tylko Fireblade'a dla mnie. Na dobrą chwilę. Na dobrą sprawę, na chwilę obecną. Powiem wam, że na co dzień do miasta KTM. W ogóle, znaczy KTM, Husqvarna. W ogóle jak ten motocykl oddaję we wtorek, a w środę odbieram Husqvarnę 701. Dwa naprawdę zajebiste motocykle. Dwa motocykle moich marzeń. Mam jeden po drugim. Po prostu niesamowita opcja. Jestem tak zajarany tym tygodniem, tym końcem tego tygodnia i następnym, że w szoku byście byli. Nie no, uwielbiam ten sprzęt po prostu, to jak to chodzi, jak tym się skręca, coś pięknego. Dobra, 88 stopni teraz czuję na delikatny powiew ciepełka od silnika w tej chwili, więc pewnie, ale naprawdę kurde, wygodna pozycja na ścigu, to jest dla mnie fenomen. To jest coś, co uwielbiam. Tutaj też widzę, że jest takie sterowanie, że jeżeli nie chcesz lecieć szybko, to nie polecisz szybko, on będzie sobie leciał. To jest litry. On będzie udawać grzecznego. What the fuck? Będzie udawać grzeczny, poukładany motocykl. A zrobisz coś takiego? I już. I styka. Jemu wystarczy. No czekam tylko, żeby pojechać nim na lotnisko i sprawdzić, jaki ma faktycznie potencjał na ćwiartkę. Szkoda, że nie ma procedury startowej. Tego mi brakuje. No ale co zrobić, nie można mieć wszystkiego. No nie, słuchajcie, ja jadę spotkać się z jednym z patronów z Baku. Jadę zbić pionę z Baku. Także w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli mieliście okazję jeździć tym motocyklem, zostawcie od razu komentarz, jak wam się nim jeździło, jakie były wasze takie, czy pierwsze obserwacje, czy w ogóle jakie macie opinie na temat tego motocykla, na co tu można zwrócić uwagę, na co powinienem zwrócić uwagę na przykład. Ja was serdecznie odsyłam do mnie na Instagrama, na Facebooka, tam znajdziecie zdecydowanie więcej aktywności, klasycznie. Jeżeli podoba wam się to, co robię i chcielibyście mnie w jakiśkolwiek sposób pomóc, to możecie zajrzeć również na mój profil Patronite. Być może zostaniecie kolejnym patronem. A co? A w tym odcinku to było na tyle, także standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Na razie.